kochany, jak chce jechać na wykopki, musi swoje obowiązki domowe wypełnić. Widzicie, u nas nie ma lekko, jest podział zadań. Też czasami stoję przy garkach, oczywiście głównie to robi Ewelina. A jak to u was wygląda? Ja oskrobię ziemniaki, przygotuję wszystko do obiadu i mogę sobie jechać pokopać. A wy? Ziemniaczki obrane, także zasłużyłem na wyjście w pole. Ewelinka sobie spędzi czas w domu, a ja na kopaniu. Ale do rzeczy. Zobaczcie, co już znalazłem na polu, ale to na oko. Tutaj sobie o leżakuję. Nie wiem, co to jeszcze. Za chwilę to wyciągniemy i będzie wiadomo. O, a słoneczko. Co to jest? Jakaś moneta, ale słabo czytelna. Trochę ją zwilżę, to zobaczymy, co to jest. Nie wiem, czy dobrze widać. Tutaj spójrzcie, zwilżyłem ją i to jeden szyling będzie, pruski, 1810 rok. Później ją podczyszczę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, w jakim stanie będzie. Nie regulujcie odbiorników, bo tego w kinie jeszcze nie grali. Zobaczcie sami. W sumie pierwsza moja moneta tego typu znaleziona w ziemi, bo muszę się wam przyznać, że okolicznościówek, monet okolicznościowych z okresu PRL-u nie udaje mi się znaleźć, nie wiem dlaczego. A teraz wyszło z ziemi 200 zł z 1976 roku. Jestem ustawiony. I są to igrzyska olimpijskie, 21 igrzyska olimpijskie. To w jakim ładnym stanie. Tego w kinie nie grali. Pierwsza moja taka monetka. 200 zł, 1976 rocznik. Już widzę minę Ewelinki, jak jej to pokażę. A została znaleziona w takim miejscu, tam u góry stała chata. Pewnie to są pozostałości po tych osobach, które jeszcze nie tak dawno tu mieszkały. Nic, tylko pozostaje się cieszyć. Ja tu sobie miło czas spędzam przy garkach. Mam nadzieję, że Krzysiu na poszukiwaniach też miło spędza czas. A dzisiaj na obiad pokażę wam, co robię. Ulubioną zupkę. Zagraj. Tu gotują się ulubione skrzydełeczka Krzyśka z warzywami. A tutaj przesmażyłam kiełbaskę z cebulką i z czosnkiem. No i tu jeszcze będą kluseczki i ziemniaczki. A teraz z ziemi wyskoczyło coś, co na pewno was nie zaskoczy i każdy z was to może mieć. Taki oto krzyżyk, wykonany z mosiądzu, a w środku były drewniane elementy, natomiast one uległy zniszczeniu w ziemi. Pozostało coś takiego, taki krzyżyczek. O, nawet jeszcze nity są tych elementów drewnianych, które tutaj były, a teraz jest piasek. Pewnie to widzicie doskonale. No co, posiadacie też takie krzyżyki w domach? A co ty robisz? Mama, tata zostawił propointer. I ty teraz się nim będziesz bawić? Zapomniałem propointera i żeby namierzyć takie małe ustrojstwo, to zajęło mi 10 minut. Tak propointerem byłoby myk, myk, myk i znalezione. A tak trzeba się było męczyć, bo cewkę mam dużą, 11 cali. Tutaj oto w tym dołeczku wyskoczył taki ala ciężarek. Nie wiem dokładnie, od czego to było. Tu jest taka główeczka, no i korpus, który tutaj w środku jest napełniony piaskiem. Ale to jest nawet chyba z brązu wykonane, także może być ciekawa forma ozdoby do gablotki. I kolejna moneta, tym razem cynkowa, nieczytelna, tak zwany destrukt. Obiad prawie gotowy, ciekawe, jak mu idą poszukiwania.
ptactwo odlatuje do ciepłych krajów. Nadchodzi schyłek jesieni, a my robimy swoje. Odznaka policyjna, służbowa, w lichym stanie, ale znaleziona, takie coś to bardzo cieszy. W tym roku to już trzecia. Nie widać emali, bo wycierana, ale i tak cieszy. Druga strona wygląda tak, bez zapinki, wygięta w pół, podniszczona, ale lubię takie rzeczy zbierać, zapewne tak jak i wy. Pruska odznaka. Obiad dochodzi, biorę telefon i dzwonię po mojego ukochanego. No, halo. Cześć kochanie, jak ci idzie? No dosyć dobrze, wiesz? Dosyć dobrze, zadowolony jestem, bo znalazłem, czekaj, tą srebrną monetę. Dwie nieczytelne, znaczy ślik czytelny, no jakieś tam pierdołki, nie? No to chyba jest dobrze. To czas już wracać do domku, bo obiad. No to wiesz co, dokopię ten ostatni dołek, sygnał, który tu mam i będę się pomału zbierał, bo i tak się już robi późno. A jestem głodny. No dobra, to czekamy. No to dobra, to do zobaczenia. Pa. Pa. Drugi krzyżyk znaleziony na tym polu, ale tu już jakiś jarmarczny, wykonany z aluminium. Współczesna robota. Krzyżyk. A z drugiej strony wygląda tak. Na 100% aluminiowy i to wyrób współczesny. I krzyżyk trafia do pudełka z monetami i pozostałymi fantami. 18:30, miejskie dzwony biją. Czas przepustki minął, czyli czas wracać do domu, do Ewelinki i do dzieci. Po poszukiwaniach zmęczony, ale zadowolony, tym bardziej, że czeka na mnie ciepła zupka i to jeszcze ulubiona. Zagraj. Zupka wszechczasów, kilku pokoleń. A po obiedzie pokażę ci, co znalazłem. Już się doczekać nie mogę. To poczekaj jeszcze chwilkę. Smacznego. Dziękuję. Zagadka dla widzów. Musicie ją zgadnąć, bo jak nie zgadniecie, to nie dostaniecie nagrody. Opowiem wam. No to opowiadaj. Co jest twarde, brązowe, okrągłe i duże albo małe? I to jest zagadka na dziś. Czy wiecie, co to jest? Musicie zgadnąć. I co ma taką białą kropkę? Odpowiedzi dajcie w komentarzu. A teraz najprzyjemniejsza chwila tego dnia. Wspólne oglądanie fantów. To, co znaleźliśmy. Zobacz, jak wyciągałem to z ziemi, to nie było tej dziurki. To jakiś kranik jest. Okazało się, że nie figurka, tylko kranik od czegoś. A w pojemniku, w moneciarce pozostałe. Duże srebro, a zobacz, który rocznik. 1976. Kto się urodził w tym roku? Ty. No co ty? Igrzyska olimpiady. Tam dalej zobacz odznaczenie. Monetki, dwa krzyżyki. A to ciekawe. No, to znaka policyjna trzecia, znaleziona w tym roku przeze mnie. A to jakieś kuwienko chyba, co? Nie, no to jest krzyżyk, zobacz. Linii srebrny. Nie, aluminiowy. Jarmarczny, jak to mówię, ze stragana. Zwykły, najzwyklejszy. Już mnie się cieszyłeś, co? Jak widziałeś? No, aż, wiesz, serce zabiło, nie? Srebrny krzyżyk, zawsze to srebrny krzyżyk, aluminiowy. A to monetka. Pokaż tą monetę.
Nie wiem, czy to jakaś moneta, czy to zatyczka, bo z początku myślałem, że to moneta, a to jest, zobacz, jakby od dupki, od baterii, cholera wie. Może i moneta, ale już nie doczyścimy, bo skoro to ma destrukt. Coś tam jeszcze znajdę? Znajdziesz. Krzyżyk o XIX-wieczny. Taki dosyć popularny, też się znajduje dużo. Drzewiec był w środku, ale przegnił ziemię. Co tu jest teraz? Ziemia to jest taka twarda? No to jest ziemia, no. Tam wcześniej był drzewiec. Ziemia na pamiątkę. Na pamiątkę. Jeszcze tam coś znajdę? Nie. Jeszcze jak może pokopię, to może coś znajdę. Tata był na poszukiwaniach, mama gotowała zupę, a ja przygotowałam ludziki. Powiem wam, to jest taki ludzik, to jest jeżyk, to jest ślimak, taki domek ma, a to jest dinozaur, jednorożec. A to jest żerafa. Żerafa. Piękna. Oś. I go zgubiłam. Popsuło się. Hania, idziemy już spać. Powiedz naszym widzom też dobranoc. Dobranoc. Pomachaj wszystkim. Kocykiem swoim. Dobranoc. I na tym zakończyliśmy nasz dzień. Zbliża się wieczór. Właśnie przedstawiliśmy wam namiastkę tego, co dzieje się u nas na co dzień w naszym życiu. Może i wy opiszecie, jak to u was wygląda. Jeżeli jesteście i tworzycie rodzinę poszukiwaczy, skomentujcie to. Napiszcie, w jaki sposób to u was się odbywa. U nas w takim schemacie, jakim zobaczyliście na tym filmie. Natomiast wśród naszych widzów też są osoby, które nigdy nie miały do czynienia z wykrywaczem, a być może mają jakieś wyobrażenia, jak taki dzień powinien wyglądać. Piszcie śmiało też w komentarzu, podyskutujemy na ten temat. Chcieliśmy się z wami pożegnać. Do zobaczenia w następnym odcinku. Oczywiście prosimy was o subskrypcję, o lajki i o komentarze. Pomoże nam to w rozwoju kanału, w zasięgu tego filmiku. Także żegna się z wami Krzysztof i Ewelinka. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.